Siema, dzisiaj pokazuję Wam, co robię rano, co pozwala mi spalać wszelki nadmiar tkanki tłuszczowej, jaki na sobie mam i budować czystą masę mięśniową bez zalewania się i co jem na śniadanie. Właściwie zawsze zaczynam mój dzień od dużej szklanki wody i wypijam sobie jedną kawę i oprócz tego nastawiam się odpowiednio na mój dzień. Mam taki mój zeszyt, w którym mam zapisane takie rzeczy, które pomagają mi odpowiednio nastawić się na trudności związane z każdym dniem, także czytam sobie zawsze to i to mi pomaga po prostu mieć dobre nastawienie na dzień, o czym muszę pamiętać, żeby po prostu napędzać cały ten mechanizm. Jak to skończę, to idę zrobić sobie odrobinę ruszania się, trochę mobilności, żeby się rozgrzać i przygotować się do robienia mojej sesji cardio. Więc możesz robić cardio na milion różnych sposobów. Ja po prostu lubię bieganie, lubię biegać rano, bo jest spokojnie. To jest też taka forma medytacji dla mnie, gdzie jestem skupiony tylko na jednej rzeczy i dobrze mnie nastawia, przygotowuje do robienia trudnych rzeczy później dalej w ciągu dnia. Też pozwala mi wejść w taki mindset, gdzie po prostu robię jedno zadanie po drugim zadaniu i egzekwuję jedną rzecz po drugiej. Wtedy po prostu dalsza część dnia też jakby pozostaje w tym samym rytmie, że po prostu robię zadanie po zadaniu. I też mam więcej energii w ciągu dnia, nie potrzebuję później dodatkowej drugiej kawy. Ja lubię myśleć w ten sposób, że generujemy sobie energię, zamiast ją musieć wypijać w jakiejś formie kawy czy energy drinka. Jakby, don't get me wrong, lubię wypić sobie kawę, albo nawet czasem energy drinka, ale jakby myślę, że powinno się pamiętać o tym, że przede wszystkim to twoje nastawienie i podejście i to, jak myślisz o pokonywaniu trudności, będzie generowało twoją ilość energii w ciągu dnia. No i robienie takiej sesji 3 razy w tygodniu albo 15 minut takich interwałów, gdzie na przykład idę robić sprinty, ja robię sprint i odpoczynek, sprint i odpoczynek, albo właśnie takie jak dzisiaj, takie pół godziny stałego tempa, mniej więcej 4 na 10, 5 na 10 wysiłku, utrzymuje mój tłuszcz na niskim poziomie w połączeniu z w większości pełnowartościową dietą, gdzie nie jem przetworzonych produktów, gdzie te jedzenia, które ja zjadam, mnie nasycają. Po prostu to połączenie ruchu i dobrej diety trzyma mój tłuszcz na niskim poziomie. Często się mnie ktoś pyta, jak może jakby dostosować swoją dietę, bo coś mu nie idzie. To też pamiętajcie, że prowadzenie takiego aktywnego trybu życia, gdzie używacie swojego ciała w dużo różnych sposobów, w tym też właśnie w taki kondycyjny sposób, trening siłowy, trening kondycyjny, mobilność, jakieś dodatkowe aktywności, gdzie używacie swojego ciała, to też zmienia sposób myślenia na temat jedzenia, jakby jak podchodzisz do jedzenia i zaczynasz traktować jedzenie bardziej jako paliwo do swojego super samochodu, gdzie chcesz po prostu, żeby twój organizm był zasilany jak najlepszymi rzeczami, zamiast jako taki zapychać. To tak jak tankujesz samochód, to jak masz gówniany samochód i nie szanujesz swojego samochodu, no to często większość ludzi tankuje 95. A jak ktoś ma super samochód, no to dba o ten samochód i stara się w niego wkładać jak najlepsze paliwo. No i tak samo jest z jedzeniem i z twoim ciałem. Większość ludzi po prostu nie szanuje swojego ciała na tyle, żeby dbać o nie i wkładać w nie jak najlepsze rzeczy, bo po prostu go nie używają. Na dodatek takie cardio bardzo buduje siłę mentalną
w niepoddawaniu się, kiedy jest ciężko, i w dochodzeniu do celu, bo jak założysz sobie, że masz jakiś dystans do przebiegnięcia albo do jakiegoś punktu, tak jak ja, i zaczyna się robić ciężko w płucach, to fajnie jest, jak się nie poddasz, jednak tam dobiegniesz, i to się wszystko później przekłada na resztę życia. A propos jedzenia, ja idę skończyć mój bieg, idziemy ogarnąć dobre śniadanie. Okej, więc tak wygląda moje śniadanie. Mamy tutaj dwie kanapki z Almette, mamy dwa całe pomidory, mamy kabanosy, właściwie te kabanosy to kupuję i te pomidory też kupuję z takiego naszego tutaj lokalnego rynku. To jest w ogóle dobry tip, żeby jak macie możliwość, to szukać mięsa szczególnie i warzyw i owoców na takich targach, czegoś takiego, gdzie ludzie sprzedają normalnie rzeczy takie mniej przetworzone, niż jak pójdziecie do supermarketu i weźmiecie je z półki, one zazwyczaj będą lepszej jakości. Mamy do tego dwie połówki awokado dla zdrowych tłuszczów, więc mamy tłuszcze i roślinne, i zwierzęce. No i bułka taka do jajecznicy, tutaj jest jajecznica jeszcze z trzech jajek gdzieś w środku. I do tego mamy jeszcze taką, ostatnio zacząłem robić taką jesienną sobie owsiankę. Tutaj są płatki owsiane, które jeszcze mieszam z takimi płatkami. Trochę tego dodaję, żeby było bardziej takie, wiecie, egzotyczne i słodkie. Do tego dodaję sobie odrobinę rodzynków. Takich o. I garść orzechów laskowych. Ja uwielbiam orzechy laskowe. No i to też są też zdrowe tłuszcze. Dobre dla mózgu ponoć. Dla mnie działa. Więc to jest takie dodatkowe źródło węglowodanów przed treningiem, jako że dzisiaj jest też mój dzień treningowy. I więc jak widzicie, to jest duży posiłek, ale jest złożony w znacznej większości z nieprzetworzonych, naturalnie występujących rzeczy, pełnowartościowych źródeł węglowodanów, białek i tłuszczy, i to pozwala mnie nasycić na długo. Jem taki posiłek rano, ale to nie jest ciężkie, więc nie zamulam je, więc później mogę sobie normalnie być produktywnym w ciągu dnia, nie jestem taki ociężały, że po prostu po śniadaniu już od razu muszę iść spać, tylko mogę iść normalnie pracować. I do tego jeszcze zawsze zjadam sobie owoca. Dzisiaj będą to nektarynki, jak w większość moich letnich dni. Nektarynki są zajebiste, więc tak to wygląda. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jak ci się filmik podobał i coś z tego wyniesiesz, nie wiem, może cię zainspirowałem do zrobienia porannej sesji cardio i do odżywiania się w lepszy sposób, daj mi o tym znać w komentarzu, bo komentarze mi mega pomagają rozwijać ten kanał na YouTubie. Zostaw mi łapę w górę pod tym filmem, zostaw sobie suba na kanale u mnie, chcę, żebym dalej starał ci się pomagać i cię zainspirować do tego, żebyś zbudował sobie takie ciało, z jakiego będziesz rzeczywiście zadowolony, w którym będziesz rzeczywiście czuł się wolny, gdzie będziesz mógł po prostu rzeczywiście doświadczać życia jako taka najlepsza wersja siebie, bo myślę, że bez takiego kompletnego, sprawnego ciała, z którego jesteś mega zadowolony, to nie jest możliwe. I widzimy się w następnych filmach. Na razie.